Witam wszystkich ponownie na moim kanale, Darek z tej strony. Dzisiaj przychodzę do Was z perfumami świeżymi, a więc chciałbym, żeby to był taki, powiedziałbym, odcinek wstępny do sezonu letniego. Przygotowałem dzisiaj takie perfumy, wydaje mi się dosyć znane, ale i dosyć uniwersalne. Będą tu naprawdę różne perfumy, chociaż jest ich tylko 5, ale będą i perfumy takie, ja bym powiedział, adekwatne do tej pogody, którą teraz mamy, ponieważ chwilę słońca, za chwilę jest deszcz, zimno, ciepło i tak dalej, taki duży chaos. A więc przygotowałem takie perfumy, które jak najbardziej mogłyby nam umilić tą pogodę, taką w kratkę, którą mamy teraz za oknem. Pierwszymi perfumami, o których chciałem powiedzieć, są to perfumy, no, wydaje mi się, że bardzo popularne, a już na pewno w gronie męskim. Są to perfumy z domu Mansera. Te nazywają się Cedrat Boisy. Wydaje mi się, że perfumy mogą być popularne z tego względu, że bardzo często porównuje się ją do Creed'a Aventus. Ja z tym zgodzić się jakoś nie mogę specjalnie. Oczywiście mają tu trochę jakąś tam cząstkę, powiedzmy, podobieństwa, ponieważ dużo składników z tych perfum są zawarte w samym Aventusie. No ale to w ten sposób moglibyśmy zakwalifikować do Aventusa 3000 innych perfum świeżych, drzewno świeżych i tak dalej, tak samo jak i samą Mansere Cedrat Boisy. A więc w mojej opinii są to całkiem inne, oddzielne perfumy, jak najbardziej oryginalne, osobliwe w swoim rodzaju. Perfumy świeże, perfumy troszeczkę ostre, troszeczkę może nawet więcej niż ostre, ale są to perfumy przede wszystkim uniwersalne, tak jak wspomniałem, bo są to perfumy drzewno, cytrusowe, a więc jak najbardziej na taką pogodę, ni to ciepło, ni to zimno, takie perfumy naprawdę mogłyby się świetnie sprawdzać. Młody chłopak, starszy, dojrzały mężczyzna mógłby je z powodzeniem, mógłby ich używać od rana do wieczora. Nie widzę tutaj jakichś przeciwwskazań. Bardzo fajne, bardzo eleganckie dosyć perfumy, jak na tą markę, naprawdę godne perfumy, godne uwagi. Powiedziałbym w ten sposób, zobaczcie, ja już też pół flakonu zużyłem, tu mam 60, więc taka 60 naprawdę na sezon letni byłaby dobrym zasileniem naszej kolekcji. Cedrat Boisy, leśno-cytrusowe perfumy na lato. Następnymi perfumami, no to już raczej legenda, bardzo, chyba bardzo popularne perfumy, a już na pewno w tym takim świecie, ja bym dodał, może wyższego mainstreamu, perfumami, o których mowa, są to perfumy z domu Hermès, a te nazywają się Telle, Telle de Hermès, z francuskiego, jak oni to mówią, to aż mi gardło zdziera, Telle de Hermès. Te moje są w stężeniu perfum, a więc to najwyższe stężenie, też dosyć ostre na otwarciu, ale tutaj też ziemiste, cytrusowe, tyle, że to nie są takie cytrusy typowo świeże, świeżaki, jak najbardziej perfumy uniwersalne, można, wydaje mi się, że można je nosić cały rok, ale ten okres wiosenno aż do jesieni jak najbardziej mi się sprawdzał, a przede wszystkim teraz właśnie, jak wspominałem, na tą pogodę taką nie wiadomo jaką, raz tak, te perfumy naprawdę powinny świetnie sprawdzić się w tej roli, żeby nam umilić czas, dodać elegancji, ponieważ perfumy są eleganckie, jak najbardziej męskie, a więc naprawdę coś fajnego. Terre de Hermès od Hermès. Następne perfumy, no tutaj raczej przeskoczymy trochę, ponieważ tutaj chciałem wspomnieć o perfumach, które są naprawdę świeże.
Też dosyć popularne, może perfumy jak perfumy, ale przynajmniej sam dom jest dosyć popularny, słynie z, właśnie ze świeżych, z perfum, z takich świeżaków. Domem tym jest Acqua di Parma, a te nazywają się Essenza Colonia, a więc formulacji wody kolońskiej, a więc mają nas orzeźwić, mają nam dodać, dodać świeżości, mniej więcej w ten sposób. I tutaj już mamy cytrusy, ale cytrusy są podane z kwiatami. Tak przynajmniej ja to tak odczuwam. Nie są to takie cytrusy, które by nas po jakimś czasie jakoś specjalnie umęczyły, czy znudziłyby nam się. Tutaj też troszeczkę jest akordów drzewnych, chociaż ja sam osobiście niewiele ich wyczuwam, ale cytrusy w połączeniu z kwiatami tutaj jak najbardziej są przeze mnie wyczuwalne. A więc coś innego niż takie zwykłe cytrusy. Bardzo, bardzo dobre parametry, bo przynajmniej te, które ja znam od Acqua di Parma, słyną właśnie z dobrych, naprawdę dobrych parametrów. Sama jakość oczywiście, te perfumy tutaj jak najbardziej oddają nam taką swoją, swoje żywoto, czuć świeżość, czuć naturę, to co powinny właśnie świeże perfumy robić. Acqua di Parma Essenza. Następnymi perfumami są to perfumy, no tutaj już mamy taki typowy unisex. Wcześniejsze perfumy, które pokazywałem, bardziej ja bym sytuował na ciało, na ubranie mężczyzny, chłopaka, a tutaj wydaje mi się, naprawdę możemy mówić o dużej dawce uniseksu. Perfumy z domu Santa Eulalia Barcelona 1843, a te nazywają się Citric. Sama nazwa bardzo prosta, Citric, oczywiście chodzi o cytrusy. I tutaj te cytrusy mamy. Cytrusy są też podane z kwiatami jak najbardziej. Troszeczkę przypominają mi właśnie Acqua di Parma, tyle że te nie są aż tak wyraźne, może w ten sposób bym to ujął, i bardziej są wygładzone, a więc tak jak wspomniałem, te perfumy jak najbardziej mogłyby być przeznaczone zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet. Cytrusy kwiatowe, bardzo dobre parametry. Czego chcieć więcej? To tak jak mówię, już na tą pogodę, dajmy na to, jakby słońce wyszło. Santa Eulalia Citric. I ostatnimi perfumami, o których chciałem wspomnieć, jak dla mnie, i mówię to naprawdę z czystym sumieniem, odkrycie roku 2020, ponieważ te perfumy ujrzały światło dzienne w tamtym roku i jak najbardziej zdobyły moje serce po próbce, którą zakupiłem. Postanowiłem zakupić cały flakon. A flakon ten to nic innego jak Goldfield and Banks, Australia, a te nazywają się Bohemian Lime. No coś naprawdę fantastycznego. Te perfumy podbiły moje serce, ponieważ są, można by powiedzieć, że to są perfumy no nic innego jak cytrusy. Dajmy na to, że wszystkie cytrusy mają coś wspólnego. Aczkolwiek te są cytrusami, ale no tutaj chyba wydaje mi się po raz pierwszy, przynajmniej ja jestem w stanie powąchać coś takiego jak finger limes, które materiał, który został tutaj użyty, to są takie małe owoce, które nadają smak cytrusów. I te właśnie owoce, olejek został użyty tutaj do stworzenia tych perfum i to właśnie wydaje mi się, ta nuta nadała tym perfumom unikalności. Naprawdę nigdy wcześniej nie czułem tych perfum. Do tego te perfumy naprawdę są zrobione w bardzo, bardzo dobry, elegancki sposób. Ja mógłbym to skwitować tak, jeśli kogoś nie stać na jakieś naprawdę wykwintne, eleganckie, luksusowe perfumy, żeby zapłacić, nie wiem, 1500, może nawet więcej złotych, a chciałoby się tak poczuć, mieć perfumy na jakieś konkretne wyjście, to wydaje mi się tutaj w tej butelce
to się znajduje. Naprawdę cena, no oczywiście nie są to perfumy z pierwszej lepszej półki z Lidla, aczkolwiek, tak jak wspomniałem, jeśli kogoś znudził Aventus, albo nie stać go na Aventusa, albo jakieś inne cytrusy mu się znudziły już, to tutaj to, co jest w tych perfumach, powinno mu to wszystko zastąpić. A więc jest jakość, jest unikalność, jest naprawdę jest luksus i bardzo dobre parametry. Jak na te perfumy, naprawdę bardzo, bardzo dobre parametry. A więc tutaj mamy ten Finger Lime. Ogólnie perfumy są takie cytrusowo, drzewno, ale wetiverowe. Jak już dajmy na to, te perfumy siądą, odejdą nuty głowy, jak zostaje baza, to zostaje wetiveria naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie podana z tą dozą tych cytrusów i to nam na dłuższy czas będzie towarzyszyć na ubraniu czy też na ciele. I powiem Wam, że te perfumy powinny być, ponieważ ja jestem tego przykładem, powinny zbierać też komplementy, jeśli ktoś szuka takich perfum, żeby wzbudzić koło siebie zainteresowanie, to te perfumy powinny świetnie się sprawdzić. Ostatnio mnie sąsiadka skomplementowała, ponieważ wypsiukałem się tymi perfumami i po jakimś czasie się z nią spotkałem. Mówiła, że wyczuła je na całym korytarzu. Bardzo piękne, bardzo jej się podobały, no i czuła je na dużej, dajmy na to, powierzchni, a więc parametry tutaj mówią same za siebie. Naprawdę te perfumy, mówię z pełną odpowiedzialnością, mógłbym z czystego sumienia polecić te perfumy, wypróbować, oczywiście kupić próbkę, wypróbować je, zobaczyć, sprawdzić na ciele, podjąć właściwą decyzję, ale ja nie żałuję i jeśli wykończę tą butelkę, naprawdę z chęcią będę widział nową butelkę u mnie na półce, ponieważ takie perfumy nie zdarzają się codziennie. Tak jak wspomniałem, cena jest naprawdę bardzo, bardzo adekwatna do samej jakości. Piękne, piękne i tutaj mamy wszystko. Ja w moim poprzednim materiale, kiedy robiłem o tych perfumach, nazwałem, że to są takie szpanerskie perfumy i zgadzam się z tym w 100%. Psiuknięty tymi perfumami naprawdę możesz się czuć odważnie, możesz się czuć pewnie, a przy okazji unikalnie i luksusowo. Te perfumy nam to wszystko dają. A więc Goldfield & Banks Bohemian Lime. 10 na 10 według mnie perfumy na lato. I to by było właściwie na tyle z takiego wstępu letniego, ale mam też taką zapowiedź, ponieważ no jak każdy wydaje mi się taki perfumoholik, chciałbym mieć u siebie fajną kolekcję, żeby miał gdzie je trzymać, a więc ja zakupiłem taki, tutaj oczywiście pokażę Wam na filmie, zakupiłem sobie mebel, na którym będę trzymał swoje perfumy, chcę ten mój chaos taki przenieść z jednego miejsca tutaj na drugie miejsce, fajnie to zagospodarować. Nie jest jeszcze wszystko wykończone, ponieważ chcę zrobić te lampki LED w środku, żeby to było podświetlane trochę tak na bajerze, żeby to miało ręce i nogi. No i postaram się chyba może następne moje wydania filmów będą właśnie w trochę w innej konfiguracji, a więc będę chciał, żeby ten mebel za mną z tyłu stał w tle. Kiedy będę kręcił filmy, będzie można, będzie fajne ujęcie, będzie fajne tło, mam nadzieję fajne. Powoli, powoli do wszystkiego dojdę. I właśnie pytanie do Was, jak Wy byście zagospodarowali tych kilka półek, gdybyście mieli, albo jak już macie, podzielcie się ze mną, jak Wy to zrobiliście na górze. No ja mam duży miks perfum, a więc mam i zachód, mam i bliski wschód, a więc na górze takie, tutaj takie, a tam jeszcze inne. Jak Wy byście to zrobili, albo jak Wy macie u siebie? Naprawdę piszcie, ja z chęcią poczytam, z chęcią się z tym zapoznam i uwzględnię u siebie w tej swojej kolekcji, w tej swojej szafce Wasze uwagi. Nie ma najmniejszego problemu. Nawet nakręcę film, pokażę, a więc piszcie, śmiało piszcie, z chęcią poczytam, zapoznam się i bardzo wszystkie rady mile widziane.
A tymczasem to by było na tyle. Mam nadzieję, widzimy się niedługo, także kontynuacja na pewno perfum świeżych będzie, ale mam też kilka innych pomysłów. Mam świeże perfumy, o których chciałem powiedzieć. To na pewno są to, jak widzicie, moje pierwsze z tego domu, chociaż jest to tylko 7,5 ml, taki podróżny pojemnik, ale jest o czym mówić. Na pewno zrobię film o tych perfumach też, a więc będzie się działo. Trzymajcie się tymczasem. Hej!